Proszę Państwa, ciśnie mi się tylko jedno słowo na usta. Te najbardziej cenzuralne to głupota. Tak głupiego i nieodpowiedzialnego zachowania jaworznicy policjanci nie widzieli już chyba dawno. Dorosły człowiek, w sile wieku, mężczyzna, 62-letni mieszkaniec Ciężkowic, postanawia wejść do wody, wykąpać się. Problem w tym, że miał w wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu. Tłumaczą temu człowiekowi, że płynięcie w takim stanie jest niebezpieczne dla niego, że może utonąć. Przegaduje się z tymi policjantami, później na ich polecenie zawraca, wychodzi z wody, policjanci go badają na stan trzeźwości, okazuje się, że ma 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Mimo interwencji funkcjonariuszy mężczyzna postanowił jeszcze wrócić do wody. Po kilku sekundach, kilkunastu sekundach zaczyna ten człowiek tonąć. Policjanci wskakują do wody, bo są bezpośrednio przy nim, wyciągają go z tej wody, odkolowują go na brzeg, tam pojawia się jego znajomy, uspokaja tego mężczyzny, człowiek jest no po prostu zdenerwowany, boi się o swoje życie, nic mu się nie stało na szczęście w tym wszystkim, do tej wody już nie wszedł. Podinspektor Jacek Sowa z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie jest wręcz zszokowany głupotą jaworznianina. Gdyby nie interwencja policji, mężczyzna prawdopodobnie by się utopił. Ta sytuacja pokazuje nam to, że niestety nasz rozsądek jest najbardziej skutecznym gwarantem naszego bezpieczeństwa podczas wypoczywania na akwenach. I to różnych akwenach, nie tylko w Jaworznie. Bez tego rozsądku, no proszę Państwa, niestety mogą być później ludzkie tragedie. A przypomnę, że ten rok jest tragicznym, jeżeli chodzi o ilość osób, które w naszym kraju utonęły. Nie ma z wodą żartów. Nie ma z wodą żartów płytką, czy też głęboką, ciepłą, czy też zimną. A alkohol plus woda równa się nieszczęście. Od początku wakacji jaworznicka policja prowadzi właśnie m.in. na Sosinie akcję Bezpieczne Wakacje. Mamy tylko kilka incydentów związanych z tym, że mieszkańcy Jaworzna, jak i ościennych miast wypływali na akwen, jakim jest Sosina, na przykład na materacach, albo na kajakach bądź rowerkach wodnych w ilości osób, która była nieadekwatna do ilości miejsc. Te wszystkie incydenty kończyły się szczęśliwie. Uwaga, która była zwracana przez policjantów, skutkowała. Ludzie potrafili się opamiętać. Policjanci patrolują łódką zalew i poddają badaniu na trzeźwość osoby korzystające na przykład z rowerków wodnych i kajaków. Jednocześnie Jacek Sowa apeluje do mieszkańców o rozsądek i zadbanie o swoje bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Chciałbym przede wszystkim poprosić każdego z tych, którzy są na terenie Sosina, ale także innych akwenów, o to, aby włączył rozsądek. Proszę Państwa, bezpieczeństwo na takim akwenie w wodzie, mówimy tutaj konkretnie o wodzie, tak naprawdę w dużej mierze zależy od nas samych. Ilość osób, które z uwagi na te upały, na te warunki, jakie mamy w tej chwili atmosferyczne, czyli no, wysokie temperatury, które przyjeżdżają, aby złapać tego troszkę chłodu, żeby się wykąpać, jest bardzo duża. W takim tłumie, wśród tylu osób korzystających jednocześnie z lustra wody, czasami naprawdę jest bardzo ciężko policjantom nieść pomoc osobom, które tej pomocy oczekują. Rozsądek to jedna rzecz, a druga kwestia również wzajemnego pilnowania się. I nie wstydzenia się tego, że jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy ja widzę, że siedzący obok mnie na kocu człowiek spożywa alkohol, a później nagle postanawia wchodzić do wody, aby tymi spostrzeżeniami dzielić się czy to z ratownikami WOPR-u, czy też z policjantami, którzy pełnią swoją właśnie służbę na terenie tego akwenu.